Nawet bocian w przestworzach zna swój czas. Synogarlica, jaskółka i żuraw przestrzegają pory swojego przylotu, lecz mój lud nie chce znać prawa Pana. Księga Jeremiasza, 8 rozdział, 7 werset. Czego możemy nauczyć się od Jerzyka? Czy zauważyłeś, że na początku maja jeżyki wracają z zimowego urlopu do swoich gniazd w Europie Środkowej? Jest to fascynujące. Te małe ptaki po ponad 10 tysiącach kilometrów ciągłego lotu odnajdują swoje ostatnie gniazdo i przylatują prawie zawsze do tego samego dnia co roku. Ta punktualność była znana już prawie 2600 lat temu. Co widzimy w dzisiejszym wersecie? Powodem skargi Boga na swój lud, którą przekazuje przez proroka Jeremiasza, jest to, iż lud ten coraz bardziej i bardziej opuszczał swojego Boga i zwracał się do bożków sąsiednich narodów. Bóg musiał zapowiedzieć im sąd, który wkrótce nadszedł. Kilka lat później Babilończycy zdobyli kraj, zburzyli Jerozolimę i deportowali prawie całą ludność żydowską do Mezopotamii. Tylko niewielka część wróciła 70 lat później. Czy dziś, 2600 lat później, chrześcijaństwo nie wygląda podobnie? Co prawda dziś prawie nikt nie czci pogańskich bożków, ale kto zna dziś prawo pańskie? Dla wielu jest ono nieznane, a ci, którzy o nim słyszeli, uważają je za przestarzałe. Ludzie mają swoje myśli i wyobrażenia. Przestrzegać słów, które są w Biblii? To przecież nie modne. Dziś wiemy lepiej. Bożkiem ludzi jest dzisiaj inteligencja. Ptaki wędrowne wiedzą, co jest dla nich dobre i właściwe. Dlaczego? Bo wykonują to, co ich Stwórca im przekazał. Tak i my powinniśmy kierować naszym życiem, stosując się do Biblii, a nie według ludzkich myśli.